Witam serdecznie w Galerii Yes. Spotykam się dzisiaj z Jackiem Skrzyńskim, który wziął udział w wystawie Agat Art Siła Kamienia. Jacek przygotował w zasadzie dwie prace interdyscyplinarne, ponieważ sięgnął zarówno po sztukę złotniczą, jak i fotografię. Jacku, dlaczego akurat postanowiłeś postawić na te dwie dziedziny? Czasami artyście intelektu nie wystarcza. I to zdanie padło na mnie. Jak dostałem kamienie, to miałem mieszane uczucia. Zresztą dzisiaj powiedziałem Magdzie, to rozmawiając z innymi kolegami też się potwierdziło, że odczułem to jako pewnego rodzaju prowokację. Ale w sumie doszedłem do tego, że to rzeczywiście jest to prowokacja, ale prowokacja intelektualna. Bo sam materiał, nad którym przyszło nam pracować, jest trudny. To nie jest jakieś tam sobie oczko ładnie, lepiej lub gorzej opracowane, ale jest to surowy materiał, bardzo wymagający. Bardzo wymagający nie tyle warsztatu, ale przede wszystkim myśli, jak z tego trudnego materiału zrobić coś sensownego. Różne miałem pomysły. Zgodnie z teorią mojej żony, która jest projektantką biżuterii, jest projektantką wykształconą, jak ja to mówię, jest artystką skończoną, czyli jest po Akademii Sztuk Pięknych. W przeciwieństwie do mnie, ja jestem tylko inżynierem włókiennikiem. Ewa mówi, że pierwsza myśl, jaka ci przychodzi do głowy, to prawdopodobnie jest myśl, która przyszła do głowy z iluś tam dziesiątką innych artystów. Szukaj innej drogi. No i znalazłem taką, jaką znalazłem. Czyli jedną pracę taką, powiedzmy sobie, warsztatową, a drugą taką konceptualną, czy powiedzmy sobie, no tak, powiedzmy konceptualną. Po prostu nie zrobienie pracy typowo warsztatowej, czyli oprawienia takiego czy innego, tylko pokazania, co myślę na temat, w jakiś troszeczkę inny sposób. Tak, ale dla tej pracy, którą myślę, że nazywasz warsztatową, użyłeś też niecodziennych dla sztuki złotniczej materiałów, które powiedziałabym, że są takim mostem rzuconym między tradycją a nowoczesnością. Sięgasz po sprzęt komputerowy, a w zasadzie z poprzedniej epoki, bo dzisiaj już chyba krążków z płyt CD nie używamy, a ty jednak po nie sięgnąłeś. Dokładnie to nie jest płyta CD, bo płyt CD w swojej twórczości używał Tomek Majzel, robiąc brylantowy... Pani Jurksztowicz zaśpiewała piosenkę kiedyś tam, brylantowy kolczyk. Tak. Natomiast Tomek zrobił właśnie CD kolczyk. Tak, się sięgniemy tam lat do tyłu 10. Ten materiał, którego ja użyłem, to jest twardy dysk komputerowy. I rzeczywiście to twardy dysk komputerowy funkcjonuje w dalszym ciągu. Ja poszedłem bardziej właśnie tropem Tomka Majzla, bo te materiały są wizerunkowo zbliżone do siebie. Natomiast tamten to jest plastik, a to jest aluminium. Ale gdzieś tak na pierwszy rzut oka to można tak, ale ta praca, którą zrobiłem, czyli te ładne kwiatki, to jest wynik pracy, którą zrobiłem wcześniej, gdzie zamiast agatu użyłem bursztynu. I wtedy tę pracę zatytułowałem Zapisane w. Wiemy, że bursztyn ma historię 30 milionów lat i w bursztynie jest zapisana historia sprzed 30 milionów lat. A ciekawe, co będzie za 30 milionów lat, jaka będzie informacja na tym dysku, który my teraz wykorzystaliśmy. Czyli to takie zestawienie
30 milionów w lewo, 30 milionów w prawo. A to, co zrobiłem teraz, no to jest po prostu zamiast bursztynu agat. My póki co nie mamy 30 milionów, tylko 40 lat jubileuszu firmy Jest Biżuteria, 23 lata funkcjonowania galerii Jest. Jak ty w ogóle interpretujesz takie zaproszenie do konkursu, który jednak ma zaznaczoną rywalizację po tak długim stażu pracy artystycznej, po niekwestionowanej pozycji w środowisku złotniczym, a jednak wciąż aktywnie biorący udział w tego typu projektach? Konkurs jest zawsze konkursem. Bez względu na to, czego on dotyczy, czy rzutu oszczepem, czy rzutu młotem, czy wykazaniem się intelektualnymi własnymi osiągnięciami. Ktoś, kto się poddaje takiej ocenie, no bo wiadomo, że to jest ocena, to liczy się z tym, że może przegrać. Oczywiście każdy z nas liczy na to, że jego pomysł, jego praca będzie najfajniejsza i to sprawia dużą przyjemność oczywiście. Natomiast sam fakt brania udziału w takim przedsięwzięciu i tutaj wielka chwała Magdzie Kwiatkiewicz, pozwolę sobie powiedzieć Magdzie, bo znamy się osobiście i stąd pozwalam sobie na takie współchwalenie się, to jest wielka chwała. Nie znam drugiej osoby fizycznej, czy nawet która reprezentuje firmę, tak jak firma jest, która tego typu przedsięwzięcia prywatnie organizuje. Także bez względu na to, czy się zajmuje pierwsze, drugie, czy w ogóle bierze udział w takim przedsięwzięciu, to warto to robić. Dlatego, że mamy znakomitych projektantów, znakomitych twórców materii, bo przecież biżuteria teraz pojmowana to jest bardzo szerokie spektrum różnych materiałów. Jak zresztą widać w pracy, od plastiku, który kiedyś był materiałem żadnym, do materiałów szlachetnych. Oto mi kolega, przepraszam, daje znak, że już mam kończyć. Mareczku, tak, ale chwała Magdzie i firmie Jest. Na Mareczka przyjdzie oczywiście czas i na Mariusza także. Także Państwa bardzo zapraszam do oglądania kolejnych wywiadów, spotkań z artystami, bo to jest naprawdę niesamowita okazja, by poznać, co drzemie w ich głowach i jakie pomysły przyświecały, tworząc pracę na wystawę Agat Art, na którą zapraszam do 29 stycznia do Galerii Jest. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ja także dziękuję w imieniu mojej żony Ewy i swoim. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.